Projekt BOOM przebiega w trzech etapach. W pierwszym etapie spotykamy się z uczestnikami, którzy zdobywają wiedzę na temat rejestracji wywiadów za pomocą kamer wideo i rejestratorów dźwięku. Projekt prowadzimy równolegle w dwóch regionach Polski, na Mazowszu i na Podlasiu. Po pierwsze, dlatego że chcemy zobaczyć, czy były różnice w formach spędzania czasu wolnego w Warszawie, czyli w dużym mieście i na terenach wiejskich. W drugim etapie uczestnicy spotykają się z seniorami i celem tych spotkań jest uzyskanie wiedzy na temat tradycyjnych gier i zabaw podwórkowych. Z tym, że temat traktujemy szerzej i pytamy ogólnie o formę spędzania czasu wolnego. To było zaraz po wojnie, więc nie było piłek, zeszytów, książek. My mieliśmy jeden elementarz na 14 osób. Nie było radia, nie było telewizji. Ja teraz wam wszystkiego zazdroszczę. Jak wy teraz macie tablety, komórki. I wtedy to było coś takiego jak palat. I wtedy się... Czyli tutaj była taka czterokolejność? Tak. Dalej. Tak. Coś takie. Tak. I to chłopcy robi... Tak, tym się uderzało w piłkę. Taką trzecią grą, o której wspomniałem, no jest to gra, no nie warta polecenia, może, no ale wspomnę o niej. Była to gra nożem, która się nazywała Pikuty. Podczas trzeciego etapu zaprosimy uczestników warsztatów i seniorów na podwórka, które zamienimy w Media Laby. Podczas tego etapu uczestnicy będą mogli zagrać w tradycyjne gry i zabawy, używając nowoczesnych technologii.